paru dniach znowu przyszedł Jezus do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym. Nieśli go czterej mężczyźni. A ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc wiarę ich, powiedział do sparaliżowanego: Synu, przebaczone są ci grzechy. Było zaś tam kilku znawców prawa, siedzieli oni i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi. To obraża Boga, bo kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: Dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy, czy polecić mu: wstań, złóż posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na ich oczach wyszedł. Widząc to wszyscy, wpadli w zdumienie, zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. I druga historia, Ewangelia Jana, od 11 rozdziału 14 wiersza. Po tych słowach Jezus dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie, Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: zmartwychwstanie twój brat. Marta na to: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie: Nauczyciel tu jest i woła Cię. Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła do niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był tam w miejscu, gdzie go spotkała Marta. Gdy Maria dotarła tam, gdzie Jezus był i zobaczyła go, upadła mu nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał: Gdzie go położyliście? Choć i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał. Jezus znów westchnął głęboko, udał się do grobu. Grobem była grota, wejście zamykał kamień. Jezus polecił: usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie, będzie czuć, bo jest czwarty dzień. Jezus wrócił się do niej: Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Ja chciałbym, żebyśmy przez chwilę przyjrzeli się cechom wspólnym obu tych historii. Co jest wspólną cechą obu tych historii? Wiecie, wspólną cechą obu tych historii jest ich główny bohater. Obie te historie mają tego samego głównego bohatera. Kto jest głównym bohaterem obu tych historii? Jezus. To jest główny bohater tych obu historii. Jezus Chrystus. Wspólną cechą obu tych historii jest także temat tych historii. Te historie mają taki sam temat. Wspólnym tematem tych obu historii jest człowiek, który jest w stanie, w którym sam nie jest, który jest w sytuacji, w której sam nie jest sobie w stanie pomóc. Zgoda? Zarówno sparaliżowany, jak i martwy nie są sobie sami w stanie pomóc.
Taki jest stan tego człowieka. On jest kompletnie sparaliżowany, nie jest w stanie sobie pomóc. Tak samo człowiek martwy, Łazarz. On też nie jest sobie w stanie pomóc. Martwy człowiek nie jest sobie w stanie pomóc. Zgoda? Jest do tego zgoda? Myślę, że jest. To chciałbym, żebyśmy teraz człowieka, zarówno Łazarza martwego, jak i tego człowieka sparaliżowanego określili, nazwali jednym słowem. Żebyśmy określili go jednym słowem. Zaproponuję takie słowo. Chciałbym, żebyśmy człowieka sparaliżowanego i człowieka martwego określili, nazwali słowem problem. Problem. To w takim razie, jakim jednym słowem określilibyśmy Jezusa? Jeśli człowieka sparaliżowanego i Łazarza określimy słowem problem, nazwiemy słowem problem, to jakim słowem moglibyśmy nazwać Jezusa? Proszę? Jak? Rozwiązanie. Spróbujmy go opisać. Problem jest bezradny. Problem sam nie jest sobie w stanie pomóc. Problem jest cuchnący i wręcz martwy. I nie trudno w tym momencie doszukać się analogii do człowieka żyjącego bez Boga. Bo zobaczcie, człowiek bez Boga to człowiek bezradny, sam nie mogący sobie pomóc. Biblia człowieka bez Boga określa słowem martwy. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie ma moc ku uzdrowieniu. Rozwiązanie jest zmartwychwstaniem i życiem. I w tym momencie chciałbym powiedzieć coś, co może wydawać się dla niektórych z nas raniące, czy nawet przykre. Wiecie, ja od wielu lat mam wrażenie, że Kościół nie wierzy już ani w problem, ani w rozwiązanie. Raczej sami byśmy postawili siebie w gronie sparaliżowanych, a może martwych. A wiecie, skąd to się bierze? Ja kiedyś się zastanawiałem, skąd się to bierze. Bierze się stąd, że wielu z nas ma niewłaściwą definicję życia. Co to jest życie? A gdy mamy niewłaściwą definicję życia, nie dostrzegamy prawdziwego problemu, którym są ludzie będący w duchowej śmierci i wówczas zaczynamy zajmować się tylko samymi sobą. A życie Kościoła toczy się wokół nas. To jest moje, dla mnie, mój. Takie wszystkie, ja to nazywam moizmami w różnych odmianach. A przecież wielokrotnie słyszymy takie zdanie, z którym wielu wierzących się nie zgadza, że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego jeszcze nie należą. To nie moje zdanie, ktoś inny je powiedział, ale ja mam takie przekonanie, że Kościół przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim istnieje dla ludzi, którzy do niego nie należą. A gdy mamy niewłaściwą definicję życia, to nie wierzymy także w rozwiązanie. A wiecie, jaka jest definicja życia według apostoła Pawła? Bardzo prosta. Dla mnie życiem jest Chrystus. Prosta definicja życia. Pytanie Jezusa skierowane do Marty, która była siostrą problemu. Jezus zadał jej proste pytanie. Marto, czy wierzysz, że jestem życiem? I musimy sobie zadać sami sobie pytanie. Jaka jest nasza definicja życia, w którą wierzymy? Bo to ona formułuje nasze spojrzenie na nas, definiuje nasze spojrzenie na problemy ludzkości i pokazuje nam rozwiązanie. Wiecie, to jaka jest nasza definicja życia sprawia, jak na siebie samych patrzymy, co dla nas jest problemem, a co dla nas jest rozwiązaniem. Ludzie bez Chrystusa są martwi duchowo, to może mieszkasz z trupem. Może tym trupem jest twoja żona lub twój mąż lub twoje dziecko, przyjaciel, kuzyn, sąsiad. I jeśli zaczynamy to rozumieć, to będziemy rozpaczać, będziemy pragnąć zmiany, będziemy chcieli coś zmienić w tej sytuacji. To jest duchowy paraliż, wręcz stan śmierci człowieka i mamy rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, który jest życiem. Czy jeszcze coś w tych dwóch historiach jest wspólnego? Otóż jest. By historia znalazła swój szczęśliwy finał, to w obydwu tych historiach problem musi znaleźć się w obecności rozwiązania. Zauważyliście? Wspólną cechą tych historii są ludzie, którzy dostrzegając problem,
wierząc w rozwiązanie, są gotowi zrobić wszystko, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. To jest wspólna cecha tych historii. Wspólną cechą w tych historiach jest to, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania, muszą zostać usunięte przeszkody na drodze między problemem a rozwiązaniem. Nie wiem, czy zauważyliście. Pierwszy problem – tłum ludzi. A drugi problem – dach. W drugiej historii problemem był kamień, który oddzielał rozwiązanie od problemu. Zawsze jest tak, że między problemem, którym są ludzie martwi, a rozwiązaniem, którym jest Jezus, są przeszkody. I to są dwa rodzaje przeszkód. To są przeszkody natury ludzkiej, zaraz powiem, jakie mam na myśli, i często to są przeszkody natury fizycznej. Zaraz powiem, co mam na myśli. Przeszkody natury ludzkiej, tu jest, w jednej historii to jest, reprezentuje to tłum, a przeszkody natury takiej fizycznej to jest dach czy kamień. I jeszcze coś jest wspólnego w tych historiach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wspólną cechą tych historii jest to, że usunięcie przeszkód pomiędzy problemem a rozwiązaniem nie należy do rozwiązania, tylko należy do ludzi, którzy rozumieją, co jest problemem, a co jest rozwiązaniem. Dostrzegacie to? Wielu z nas, jakbym tutaj zadał pytanie, kto z nas pragnie przebudzenia w naszym kraju, myślę, że większość rąk byłoby w górze. Wielu z nas pragnie przebudzenia w naszym kraju, ale ono tylko wtedy nastąpi, kiedy zaczniemy wreszcie usuwać przeszkody, te, które są między problemem a rozwiązaniem. Człowiek w duchowym paraliżu czy w duchowej śmierci. Po drugie, wspólne jest rozwiązanie. Jezus Chrystus. Po trzecie, wspólnym jest żywi ludzie, którzy dostrzegając problem, znając rozwiązanie, gotowi są ponieść trud, by problem znalazł się w miejscu rozwiązania. I po czwarte, wspólną cechą tych historii są przeszkody utrudniające spotkanie problemu z rozwiązaniem. W pierwszej historii problem został zaniesiony do rozwiązania. Ludzie, którzy żyją wokół nas, mają poważny problem, z którym sobie sami nie są w stanie poradzić, ponieważ są sparaliżowani, ponieważ są w stanie duchowej śmierci. Tylko Jezus jest rozwiązaniem. Lecz by mogli tego rozwiązania doświadczyć, muszą znaleźć się w Jego obecności. I tutaj potrzebni są ci, którzy dostrzegają problem, wierzą w rozwiązanie i są gotowi poddać swoje osobiste życie, by zostały usunięte przeszkody. I są gotowi poświęcić na to swój czas, wysiłek, by usunąć przeszkody. Są potrzebni ludzie, którzy będą działali na dwa sposoby. Będą przyprowadzać ludzi do miejsca Jezusowej obecności lub Jezusową obecność będą zanosić tam, gdzie są ludzie. Największą przeszkodą dla mnie, żebym był uczniem Chrystusa, są chrześcijanie, czyli chrystusowcy dokładnie mówiąc. To są przeszkody natury ludzkiej, to są nasze cechy charakteru. Często ludzie patrząc na nasze życie mówią, po co nam Chrystus, skoro oni żyją tak samo jak my. Są tak samo wybuchowi, tak samo zaniepokojeni, tak samo nerwowi, tak samo leniwi. Po co nam to wszystko? To są przeszkody natury ludzkiej, o które mam się modlić. Boże, pokaż, co jest przeszkodą w moim życiu i pomóż mi to usunąć. Co jest w moją cechą charakteru, którą z pomocą Jezusa muszę usunąć, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania? I jakie rzeczy fizyczne muszę w naszym kościele usunąć, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania? Są rzeczy, które należą do nas i Duch Święty nas nie będzie gwałcił, jeśli my ich nie zrobimy. Jeśli my nie zaczniemy myśleć w kategoriach, Boże, zmień mój charakter tak, żebym nie był przeszkodą dla ludzi w zobaczeniu Chrystusa. I modlić się w Kościele, Boże, co jako Kościół musimy zrobić, żeby usunąć dachówkę, która jest przeszkodą? Co mamy zrobić, żeby usunąć kamień, który jest przeszkodą, żeby ludzie usłyszeli głos Jezusa? Będziecie zaskoczeni, ile jest tych kamieni. My ciągle ze sobą rozmawiamy u nas, co jeszcze musimy usunąć, żeby ludzie łatwiej usłyszeli głos Jezusa.
O to chodzi, żeby ludzie łatwiej usłyszeli głos Jezusa. Nie wiem, czy wiecie, że o to chodzi. Żeby łatwiej usłyszeli głos Jezusa, bo tylko głos Jezusa może ich uratować. Jest nim Jezus i On jest rozwiązaniem. Mamy człowieka w stanie śmierci lub sparaliżowanego. On jest problemem. Widzimy, że żeby problem został rozwiązany, musi znaleźć się w obecności rozwiązania, że potrzebni są ludzie, którzy usuną przeszkody natury ludzkiej i natury fizycznej. I widzimy, że jest jedna różnica. Ta jedna różnica polega na tym, że w pierwszej historii problem został przyniesiony do Jezusa, w drugiej historii Jezus został doprowadzony do problemu. Jak można to dzisiaj rozumieć? Gdzie dzisiaj jest miejsce, gdzie jest dzisiaj Jezus? Gdzie dwóch lub trzech zebranych jest w imieniu moim, tam jestem? Jest Jezus w grupach domowych? Twórzcie grupy domowe i zapraszajcie na nie ludzi. Jest Jezus na spotkaniach młodzieżowych? To zapraszajcie na spotkania młodzieżowe. Jest na nabożeństwach? Jest na nabożeństwach. Zapraszajmy na nabożeństwa. A jak mogę zaprowadzić Jezusa do tam, gdzie są ludzie martwi? Biblia mówi, tajemnica to wielka, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest świadomość tego, że gdziekolwiek idę, to ten, który jest we mnie, Jezus, jest przeze mnie niesiony. Kochani, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, musimy rozumieć, że jesteśmy malutkimi kamieniami, które stały się potężnym kamieniem, a razem z innymi tworzymy skałę, czyli Kościół. I jako Kościół musimy działać na dwa sposoby. Z jednej strony musimy Jezusa nieść tam, gdzie są ludzie martwi, a z drugiej strony mamy robić wysiłek i brać ludzi martwych tam, gdzie jest Jezus. Ale po drodze są przeszkody. Te natury fizycznej, cechy naszego charakteru. Boże, przemieniaj mnie, ponieważ chcę być bardziej podobny do Jezusa. A z drugiej strony są te zwyczajne przeszkody, o których wam dzisiaj mówiłem. Czasami jest to brak podjazdu dla niepełnosprawnej osoby. Czasami to, że zajmujemy tylne rzędy i dajemy komunikat, nie ma tutaj więcej miejsca. Czasami jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, o które warto się modlić. Ponieważ gra, jeśli tak można powiedzieć, że to jest gra, chodzi o życie ludzkie. Zgoda? O życie ludzkie, za które zapłacił Pan Jezus swoją śmiercią. Módlcie się o to, żeby Bóg wam pokazywał problemy, które są wokół was, czyli ludzie, którzy są w potrzebie. Żeby wam wskazał, że obecność Jezusa jest w was i jest tam, gdzie się zbieracie. I żeby dał nam wszystkim odwagi do tego, by usunąć przeszkody, które są naszymi cechami charakterologicznymi. I żeby pokazał nam, jakie przeszkody fizyczne mamy usunąć, by ludzie mogli usłyszeć ten cudowny głos. Głos Jezusa, bo tylko On może wzbudzić zmartwych.